Zaczęły się derby m.in. Madrytu i Mediolanu. W kraju po raz 40 w pierwszej lidze spotkały się zespoły łódzkie. Kibice idący w sobotę na stadion Widzewa przypominali sobie jesienne derby, a było co sobie przypominać. Gazety pisały, to było prawdziwe derby, emocjonujące, stojące na bardzo wysokim poziomie. Walka toczyła się od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Wielkie brawa dla obu zespołów za stworzenie wielkiego widowiska. Widzew wygrał na stadionie ŁKS-u 4-2. Bramki strzelali Podolski, Michalczuk, Kowalczyk i Pikuta dla Widzewa oraz Płóciennik i Krysiak dla ŁKS-u. Wszystko to działo się w godnej derby oprawie.